Jest to zaszczyt, mili państwo. I jeśli coś takiego przydarza się pewnej grupie dusz, a przede wszystkim jesteście istotami duchowymi, człowiekiem jesteśmy w momencie, kiedy przybieramy materię. Tak naprawdę to wędrówka naszej duszy nie kończy się przecież na jednym pobycie na planecie Ziemia. I za to, co w czasie tej wędrówki się zrobiło, uczyniło, wykonało zgodnie z planem duszy albo nie wykonało, przyjdzie rozliczenie. Więc, kochani państwo, wierzcie mi, że od tego nie ma ucieczki. Jest to wyraz oczywiście wielkiej miłości nieba i zaufania nieba do tych dusz, do których ta prośba została przekazana, do tych ludzi, czyli do Polan, do Słowian. I owym posłannictwem jest uszanowanie słów przesłania od łączniczki. Bo jeżeli nie ma szacunku do łączniczki, to nie ma szacunku do tej boskiej istoty duchowej, która sobie ją wybrała do tego, aby była przekazicielką słów Jego. Zrozumcie państwo, że ktoś to zadanie na ziemi wykonać musi. To nie ma tak, że będziemy wskazywać palcem i odrzucać jak nieprzyjemną piłeczkę jeden od drugiego, aż wreszcie nikt tego nie zrobi i wszyscy odejdą z ziemi. To zadanie jasno jest nakazane, dlatego tyle inwestycji, tyle wysiłku, tyle pracy zostało włożone w tą grupę istot ludzkich na planecie Ziemia. W Słowian, w Polan, w Polaków. I to zadanie zostało wyznaczone i ma być wykonane. Zapisy na ten temat czekają w grobowcu, do którego dojść mamy i dojdziemy. I patrzę teraz na Polan, całe niebo. Jak Polanie po 12 tysiącach lat, bo wtedy zostało to przemyślane, zaprojektowane w przyszłości. Tak się dzieje to w wyższych wymiarach. I patrzą, jak wywiążą się dzisiaj Polanie ze swojego planu, boskiego planu, posłannictwa zapowiadanego od wieków. Od czasu rozpoczęcia misji Faraon bardzo dużo czasu było na to, żeby zapoznać się z przekazami, żeby dociec własnym rozumem, gdzie to wszystko łączy się w całość, jeżeli tylko ktoś chciał. Było mnóstwo czasu na zadawanie pytań, jeżeli ktoś czegoś nie rozumiał. Było mnóstwo czasu na zaofiarowanie swojego wkładu w tą misję ratowania Ziemi przed przelotem owej niszczycielskiej planety. Co jest na dzień dzisiejszy, mówić chyba nie muszę. Państwo sami wiecie. Czujecie to w swoim sercu i umyśle najlepiej. Co każdy z was dał z siebie dla misji ratowania Ziemi? Więc myślę, że zdziwienia nie będzie i żalu zanoszonego do samego Boga, kiedy przyjdzie czas rozliczenia i każdy otrzyma podług zasług swoich. Ta misja jest, jak mówię, wyrazem wielkiej miłości nieba do tej grupy dusz, która się zobowiązała do tego zadania. Tak, mówię zobowiązała się, bo nie ma czegoś takiego, proszę państwa, w boskich wymiarach, że jest jakiś nakaz. To gotowość duszy daje dopiero przywilej skorzystania z pewnego planu, którego dusza się może podjąć. I ta grupa dusz słowiańskich podjęła się tego zadania. I jest też coś takiego, o czym państwo również znakomicie wiecie, bo też zauważa się wielkie utyskiwanie na ciężki los Polaków. Znane jest państwu coś takiego, bo zostało to zapisane po wsze czasy. Kogo miłuje, tego chłoszcze najbardziej. Jest to zapis słów z Biblii. I jest w tym wielki sens, bo widzicie państwo, ta zgromadzona energia trudnych doświadczeń Słowian, a były to bardzo trudne doświadczenia na przestrzeni wieków, wyrobiła bardzo potężny hart ducha. Żeby to zrozumieć, oczywiście trzeba troszkę wiedzy i pokory wobec niebiańskich praw wiedzy. To tak na stronie. Natomiast po tym długim wstępie, nie bez powodu poczynionym, może tak miało być, zanim przejdę do konkretów, które państwu obiecałam i tak właściwie doszłam do wniosku, że będę do tych konkretów zawsze używać słów przekazów, tak też i uczynię dzisiaj. Chciałabym jeszcze pod rozwagę państwa dać na ten czas do 8 lutego
przed spotkaniem z Lucyną Łobos, łączniczką, przez którą przemówi do was po raz kolejny niebiańska istota duchowa, abyście państwo szczerze wzięli sobie do serca, przemyśleli to i naprawdę przygotowali się. Ponieważ nie mówiłam o tym nigdy na antenie radiowej. Mówimy sobie o tym na spotkaniach otwartych, że nie godzi się przybywać na spotkanie z boskimi istotami duchowymi z nieoczyszczonym sercem i umysłem. Ta medytacja nawet, którą przekazałam na ostatnim spotkaniu państwu, spotkaniu misji Faraon, została właśnie po to przygotowana, żeby troszeczkę podpowiedzieć, jak człowiek powinien przysposobić się do przyjścia i do rozmowy z boską istotą duchową, bo jest to zawsze bardzo doniosłe wydarzenie, bardzo przejmujące. Wielu z państwa, którzy przez lata nawet mieli w sobie lęk i wreszcie odważyli się na to przyjście, doznają doprawdy bardzo wzniosłych uczuć i są niezwykle poruszeni, wzruszeni tym dostojeństwem kontaktu, którego mogą doznać, przychodząc na spotkanie z łączniczką, bo tak to się odbywa. Więc jest coś takiego, że wysokie istoty duchowe nie naginają się do ludzi, jak czynią to duchy nieczyste, które są na ogół gadatliwe i zwodzące ludzi. Istoty niebiańskie dają zawsze taką odpowiedź, jakie pytanie zostanie im wysłane. I zawsze bardzo ważna jest intencja pytania, czyli czystość intencji. Bo, proszę państwa, pytanie choćby było najprostsze, najbardziej przyziemne, odpowiedź zawsze przy szczerze zadanym pytaniu będzie pełne troski i miłości wobec takiej istoty ludzkiej. Pytanie sprawdzające natomiast istoty duchowe, pytanie takie podchwytliwe, co i to się zdarza, zawsze wróci rykoszetem, więc jest to też ostrzeżenie. Jeżeli pytanie dotyczy troski o najbliższych, troski o byt, o zdrowie, o pomoc w niemocach życia, a tych niemocy ludzie mają ogrom, więc są to pytania godne do zadawania istotom niebiańskim. I nie ma człowieka, który by nie dostał właściwych wskazówek, dobrych i nie został naprowadzony na właściwą drogę życia. Po takich rozmowach odchodzą pogodzone małżeństwa, odchodzą ludzie wręcz uskrzydleni, rozjaśnia im się dalsza droga życia, kiedy pogubili się na zakrętach tuziemskiego bytowania. Jest to i wzniosłe, i niezwykle ojcowskie, bo tak mogę określić te spotkania z duchowym opiekunem. Więc jeżeli ktoś chce pytać o to, na przykład, gdzie ulokować teraz mamonę, kochani państwo, no to może lepiej niech nie przychodzi. A co najmniej, jak przyjdzie, to niech przyjdzie, bo nikt nie ma wstępu zakazanego, natomiast takich pytań raczej niech nie zadaje, zwłaszcza w roku 09. Ponieważ w tym roku i do 012 sami państwo zobaczycie, że największym priorytetem do roku 12 stanie się dla istot ludzkich życie. Życie wasze, życie waszych dzieci, waszych rodzin. I będzie to tak długo trwało, aż ludzie zrozumieją, co naprawdę ważne jest w życiu. Ten przylot Lucyny teraz jest naprawdę wielkim aktem wręcz miłosierdzia nieba dla oporności dusz ludzkich w tych teraz już bardzo gorących czasach. Jest to również wielka szansa dla osób, które ciągle stały z boku i nie za bardzo wiedziały, czy odważyć się przyjść na spotkanie misji Faraon, czy nie. Jak ja to mówię, stały na jednej nodze. Kochani państwo, decyzja do końca będzie w waszych rękach i was nikt do tego nie przymusi, nie zmusi. Państwa decyzja będzie zawsze uszanowana. Bo jest coś takiego, że wiele osób wstydzi się, boi się, nie wie, co ktoś powie, bo przecież cóż misja Faraon, której nie popierają żadne autorytety, jak można się pod tym podpisywać. Macie państwo rozum, to go używajcie. Macie serce, no to czujcie. Więc będzie to ostatnie spotkanie przed wydarzeniami tego roku. Potem, choćby istoty ludzkie błagały
nie będzie takiej możliwości, aby łączniczka przybyła do Chicago, aby odbyło się spotkanie, aby ludzie mogli otrzymać informacje, co się dzieje na Ziemi. Tak więc jeśli ktoś uważa, że otwarcie serca, zaufanie w przesłanie niebiańskie, przybycie na spotkanie z niebiańskimi istotami, otrzymanie znaku życia, co się dzieje podczas takich spotkań, jest istotom ludzkim niepotrzebne, w takim razie, kochani, radźcie sobie sami i nie płaczcie i nie złorzeczcie potem Bogu samemu, że jest głuchy na wasze wołanie, ponieważ Bóg rozesłał po całej planecie Ziemia swoich posłańców. Natomiast ludzie dzisiejsi, tak jak było zapowiadane, mają uszy i nie słyszą, mają oczy, ale nie widzą. Więc jest czas jeszcze, żeby pomyśleć sobie do 8 lutego. Czasu niewiele, czasu tak naprawdę bardzo niewiele, bo albo misja Faraon się powiedzie, bo plan jest, aby została zakończona w roku 2010, albo zostanie zatrzymana i przelatująca planeta zrobi swoje. Wola ludzi również zostanie uszanowana przez niebo. Uratować garstkę otwartych ludzi to naprawdę nie jest żaden problem. Istoty niebiańskie chciały ratować wszystkich ludzi, dlatego wszystkich ludzi zaprosiły do pomocy, do włożenia swojej cegiełki, swojego wkładu, do otwarcia serc, do zaufania i do uwierzenia, że istoty niebiańskie naprawdę istnieją. I proszę Państwa, to posłannictwo dali dzielnym Polanom, bo też przynajmniej taki potencjał Polanie mają, z tego zawsze słynęli. Natomiast czy ten potencjał wykorzystają Polanie z siebie i pomogą wydobyć klucz? Czas pokaże. Planeta jest blisko. Już w tym roku, jesienią, będzie widoczna w gwiazdozbiorze Oriona. Taka ładna, czerwona. I nie coraz mniej, ale coraz bardziej będzie dawała odczuwać się na Ziemi. Więc jeżeli istoty ludzkie wolą ziemskie serwisy informacyjne, jest ich do wyboru, do koloru niebiańskich serwisów informacyjnych. Może jest mniej, a może są bardziej konkretne dla osób, które są otwarte na nie. Do roku 012, kochani Państwo, ludzie mogą wszystko. No, prawie wszystko, nie przesadzajmy. Natomiast tylko do roku 012. Teraz już przechodząc do informacji, które w słowach przekazu przygotowałam jako wypełnienie dzisiejszego słowa przygotowującego, mam nadzieję, troszeczkę Państwa, którzy jeszcze mieli wahania, czy się wybrać, czy nie wybrać na spotkanie z łączniczką. Chcę przywołać słowa anioła przemiany.